Te będzie audio porku i lolku na olimpiadzie. Jak widać, żeglarstwo. Chyba jakieś biegi na 100 metrów. Kolarstwo, piłka nożna. A więc zaczynam. Podstęp Boleksa. Według kroniki olimpijskiej z 776 roku przed naszą erą. Zapewne w Grecji. Znany sportowiec Boleks obudził się w swoim domku na przedmieściach Olimpii. Lekko jak pantera zeskoczył z łóżka i wyszedł na taras. Słońce jeszcze nie wrzeszło. Nie. Tak. Góra Olimp tonęła w porannej mgle, co zwiastowało wspaniałą pogodę na cały okres olimpiady. Dzisiaj, myślał Boleks, zostanę prawdziwym bohaterem Grecji. Poeci będą pisać wiersze na moją cześć. Mój marmurowy posąg będzie stał świętym Gaju Zeusa. Tak, Boleks zatarł ręce. Zwycięstwo mam jak w bańku. Tylko jeden człowiek w Grecji biega szybciej ode mnie. To kucharz Koroibos z Elios. Ale on się nie liczy. W Grecji jest tak nieśmiały, że przed startem zawsze dostaje ostrego bólu brzucha i zamiast dotrzeć do mety, ląduje u lekarza. Szalmi go, ale taki jest los nerwusów. Wstawaj, Loleksie, zawołał, wchodząc do domu. Dzisiaj jest mój wielki dzień. A wiesz, od czego trzeba zaczynać w wielki dzień? Nie, wymamrotał Loleks. Od wielkiego śniadania, fajtłapo, zaśmiał się Boleks i ściągnął z przyjaciela grubą wełnianą kołdrę. Śniadanie jak zwykle jedli u Koroibosa. Kucharz był dobrym człowiekiem, uwielbiał wszystkie zwierzęta, a zwłaszcza kozy. Te sympatyczne, rogate stworzenia łaziły za nim wszędzie jak psy. Nie odpuszczały go nawet w czasie treningów. Także mieszkańcy Olimpii przyzwyczaili się do widoku statka kóz grapujących za kucharzem po zielonych wzgórzach. Bieganie na świeżym powietrzu jest wyjątkowo zdrowe. Nic dziwnego, że kozy dawały przepyszne mleko, a kozie sery Koroibosa nie miały sobie równych. Interes kwitł i wszyscy sądzili, że kucharz ma wszelkie powody do szczęścia, a jednak nie był szczęśliwy. W wolnych chwilach siadywał samotnie na tarasie, patrzył w dal i wzdychał bez końca. Boleks i Loleks przyjaźnili się z Koroibosem i często przychodzili do niego na śniadania i na wesołe uczty, które urządzał w sobotnie wieczory dla swych licznych przyjaciół. Tym razem gospoda była prawie pusta. Owsianka jest pyszna, pochwalił Loleks. Pasi koniki, trochę niedosolone, mruknął Boleks. Ale ty, Koroibosie, wyglądasz kwitnąco. Czy nie obawiasz się bólu brzucha, który na pewno złapie cię przed startem? Tym razem nie, moi kochani, zaśmiał się kucharz. Byłem u wyroczni w Delfach i dostałem tę oto tykwę z magicznym napojem. Wystarczy, że wypiję kilka łyków. Już nie zaznam strachu. Będę odważny jak lew. Doskonale, uśmiechnął się krzywo Boleks. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi, więc zdradzę wam jeszcze jedną tajemnicę. Gospodarz ściszył głos. Od wielku lat jestem zakochany w pięknej
marchewęcji. Zaręczyliśmy się potajemnie, ale jej rodzice nie chcą słyszeć o ślubie. Przecież to zwykły kucharz, wołają. Z pewnością zmienią zdanie, kiedy zostaną. Przecież zwycięstwo olimpiady. Życzę ci powodzenia, powiedział Boleks. I do zobaczenia na starcie. Chłopcy znaleźli się na ulicy. Boleks był tak zdenerwowany, że przewrócił kopniakiem koryto z wodą. Rzucił patykiem w ulubioną kozę Korojbosa i popędził w stronę świętego Gaju. Czekaj, zawołał Rolex, idę z tobą. Ale tamten nawet się nie odwrócił. Co robić, co robić? Powtarzał, łapiąc się za głowę. Wreszcie usiadł na powalonym drzewie i uśmiechnął się złośliwie. Mam plan, powiedział szeptem do Rolexa. Kiedy Korojbos wyjdzie z domu, zakraniemy się do środka. Wylejemy ten jego magiczny napój i napełnię tykwę zwykłą wodą. Mogę się założyć, że niczego nie zauważy. Co ty wygadujesz? Oburzył się Rolex. Chcesz oszukać naszego najlepszego przyjaciela? Ale ja muszę wygrać. Muszę wygrać za wszelką cenę. Czy ty tego nie rozumiesz? Ciamajdo, krzyknął Rolex. Rolex nic nie odpowiedział. Okropnie wstydził się za kolegę, ale cóż mógł poradzić. Usiadł na kamieniu i zakrył twarz rękami. Jak nie chcesz mi pomóc, to siedź tutaj. Zaraz wracam, mruknął Boleks i ruszył ścieżką w stronę domu kucharza. Wrócił po 15 minutach. Załatwione, zachichotał. Teraz Korojbos znów dostanie przed startem bólu brzucha. A ja zostanę zwycięzcą i nie rób takiej miny. Trąbacze już dawno zagrali hymn na chwałę Zeusa. Tłumy odświętnie ubranych widzów wiwatowały na widok każdego sportowca, który pojawił się na stadionie. Wykrzykiwały olimpijskie hasła i śpiewały piosenki. Nagle wszystkie dźwięki umilkły. Na środek stadionu wyszedł główny sędzia w czerwonym chitonie. Uwaga, ogłosił. Przypominam reguły dzisiejszej konkurencji. W biegu na 200 metrów mają prawo brać udział tylko uczciwi, porządni obywatele naszego kraju. Za oszukiwanie grozi surowa kara i pozbawienie tytułu mistrza. Takie są przepisy. Precz z oszustwem, precz z oszustwem, skandowała widownia, wymachując pięściami. Sędzia otarł czoło chusteczką, pomachał do zawodników i wolnym krokiem ruszył w stronę sędziowskiej trybuny. Trwały ostatnie przygotowania do startu. A więc tak. To by było chyba na tyle dzisiaj. No. 8:50. 9 minut dokładnie. No, jeszcze nie ma. No, 5 sekund. No, to koniec. No. Subskrybujcie kanał.